Grajmy spokojnie, mamy jakość, grajmy pewnie, dokładnie, szybko piłką, niech oni biegają. A jak tracimy, szybki doskok, druga piłka, zbieramy, wtedy jest podanie do przodu. Dawać, mamy, wiemy co mamy grać. Kto wygrywa? Od Mistrzostw Europy dzielą nas zaledwie 2 miesiące i z pewnością wielu z Was zadaje sobie pytanie, jakie szanse ma polska reprezentacja na wyjście z grupy. Cześć, ja nazywam się Dominik Kamiński i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji, abyście nie przegapili kolejnych moich produkcji. Proszę Was również o zostawienie łapki w górę pod tym materiałem. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to bardzo pomoże. Jeszcze tak woli wstępu, chciałbym Was zaprosić na mój inny odcinek na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz. Tam poruszyłem bardzo ciekawy problem Piotra Zielińskiego. Zachęcam, abyście sobie go obejrzeli. Znajdziecie go tutaj u góry w karcie. Nie przedłużając, przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Zacznijmy jednak od momentu eliminacji na Euro, które mimo ostatecznego sukcesu były bolączką przede wszystkim dla oczu. Poprzedni selekcjoner Jerzy Brzęczek znalazł się w grupie G z reprezentacjami Łotwy, Słowenii, Macedonii Północnej, Izraelu oraz Austrii. Po 10 meczach zdołaliśmy zdobyć 25 z 30 punktów, zaliczając jedynie jedną porażkę ze Słowenią, co wydaje się bardzo dobrym rezultatem. I owszem, patrząc stricte na wyniki, tak było. Niestety jako całokształt wyglądało to bardzo przeciętnie. W meczach z taką Łotwą, chociażby na własnym stadionie, popełnialiśmy wiele głupich błędów, które mogły zaważyć na podziale punktów, a może nawet i porażki, co byłoby wstydem dla naszej reprezentacji, ponieważ pod względem kadrowym bijemy na głowę naszych północnych kolegów. Jedyne spotkanie, w którym pokazaliśmy piękno futbolu, było starcie również na Stadionie Narodowym z reprezentacją Izraelu, z którą pewnie wygraliśmy 4-0, a nasza gra była bardzo przyjemna dla oka. Niestety to był jedyny taki dobry występ biało-czerwonych w eliminacjach. W 2020 roku jednak Mistrzostwa Europy się nie odbyły. Podobnie jak marcowe zgrupowanie, dlatego po raz pierwszy naszą drużynę narodową zobaczyliśmy dopiero we wrześniu podczas Ligi Narodów. Wtedy jedynym dobrym zgrupowaniem w wykonaniu Jerzego Brzęczka było to w październiku, w którym zremisowaliśmy 0-0 z Włochami oraz wygraliśmy 3-0 z Bośnią i Hercegowiną. Najgorsze zgrupowanie miało jednak miejsce już miesiąc później, gdzie przegraliśmy 2 mecze. Najpierw z Włochami 2-0 i następnie z Holandią 2-1. Do końca tego roku nic się nie zmieniło i byliśmy przekonani, że to właśnie Jerzy Brzęczek poprowadzi naszą kadrę na przełożonych Mistrzostwach Europy oraz rozpocznie nowe eliminacje. Jaką niespodzianką okazała się jednak styczniowa konferencja, na której prezes PZPN-u Zbigniew Boniek poinformował nas, że Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem biało-czerwonych, a jego następcą został niejaki Paulo Souza. Większość dziennikarzy obstawiało, że zostanie nim Włoch, ponieważ prezes Boniek mieszka na co dzień w Rzymie i zna wielu trenerów z tych stron, dlatego tym bardziej ludzie zainteresowali się wtedy tajemniczym szkoleniowcem z Portugalii. Souza w bardzo ciekawy i imponujący sposób przedstawił swoją osobę oraz plany, jakie sobie założył przy budowie nowej, lepszej reprezentacji. Dla odświeżenia pamięci przypomnijmy sobie ten fragment. Dzień dobry, witam wszystkich. I'm very honored and proud to become head coach of the Polish national football team. First, I would like to thank the president, Mr. Zbigniew Boniek, and all the board for giving me this opportunity to embrace this great challenge. Poland is a country of football, and I am sure with your enthusiasm, giving us the strength, the support and belief of the national football team, together we will be able to fight for the next European Championship. The team itself has a great potential. There are high-class players with the right winning mentality, discipline, organization and the right attitude. Together with me, my staff, all federation, supported by the whole nation, we will be strong. And I'm sure all Poland will be proud of the Polish national football team. Wanta nas piłka. Dziękuję i do widzenia. Wielkim sprawdzianem dla Paulo Souzy okazało się marcowe zgrupowanie rozpoczynające eliminację do Mundialu w 2022 roku, które de facto powinno być dopiero jego drugim albo trzecim zgrupowaniem, ponieważ na samym początku został rzucony na głęboką wodę, ale mniejsza z tym.
Pierwszy mecz graliśmy na wyjeździe przeciwko Węgrom. Mimo to naszym celem miały być pewne 3 punkty, których niestety nie zdobyliśmy. Do 53 minuty przegrywaliśmy 2-0, a nasza sytuacja nie była kolorowa. Jednak to, co wydarzyło się kilka minut później, było niesamowite. Souza w 59 minucie zrobił podwójną zmianę, wprowadzając Krzysztofa Piątka i Kamila Jóźwiaka, a w przeciągu kolejnych 2 minut obaj świeżo grający piłkarze zdołali zdobyć po golu i wyrównać stan gry na 2-2. Ostatecznie mecz zremisowaliśmy 3-3 po kolejnych trafieniach Orbana i Lewandowskiego. Warto przytoczyć słowa Souzy przed tym meczem, który dał nimi dużo do myślenia i pokazał, że jest dobrym motywatorem. Okay, boys, it's a long way. I think we have lots of quality to change the present and the future, the next future. But it's up to you. Like I said before, it's about full engagement, convictions, what you have it. And when I talk about full engagement, it's no limits, nobody. It's the ones that are on the bench, read well what happens on the pitch, read well for everything what we have been saying, be ready on that. Special the ones they are on the bench and waiting, you know, to give and deliver the maximum to the team. And the other ones who started the process, it's someone we need to have it really clear. If we want to have important goals, we need to have a winning mentality. And to have a winning mentality, we cannot be soft. We cannot be relaxed. We cannot play good football. No, it's not enough. Kolejny mecz graliśmy u siebie przeciwko Andorze, który wygraliśmy 3-0, jednak o nim dużo do powiedzenia nie ma. Ostatni mecz zagraliśmy przeciwko Anglikom na Wembley i mimo że graliśmy bez naszego filara i zarazem kapitana oraz Mateusza Klicha, który na co dzień gra w Premier League, to zaprezentowaliśmy się z dobrej strony. Anglicy ostatecznie wygrali 2-1. Mimo to mogło do tego nie dojść, gdyby nie błędy arbitra, który nie odgwizdał widocznie jedenastki na naszą korzyść. Niestety stało się jak się stało, a trzeba też podkreślić fakt, że gospodarze pod koniec spotkania grali na czas, co było z ich strony przejawem respektu w naszą stronę oraz antyfutbolu. Jednak mimo nie najlepszego zgrupowania pod względem puli zdobytych punktów, z meczu na mecz było widać progres, który robiliśmy. Po ostatnim meczu Souza również w ciekawy sposób odniósł się do naszej gry, podnosząc wiarę w nasze możliwości. For you guys, all of you, because coming to Embo, we are right here on the dressing room. But with this saying, we can see it. We don't deserve, but with this result, because we made everything to be completely different. This also, it's a good mentality. We saw it. If we keep maintaining a good mentality like we made, if we started to understand things. To be consistent in the things we are doing. Guys, we could be a really top team. I believe, guys, from the beginning, I don't have doubts. And today, once more, of course, with small adjustments, it's something to growing as a team. We go to making small adjustments, to know better each other. Guys, we can achieve. But believe in yourselves. Believe in yourselves. We made a camp really good. Okay, with a new era, with new ideas, and we deliver. For that, make sure, guys, recover well. Now you started your competitions with your clubs, but make sure each one of you are ready and fit for European. Okay, because we can do great things. With this mentality, we can do great things. Okay, boys? Good? I teraz pojawia się pytanie z początku materiału. Dlaczego nasze szanse na bezpośredni awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy są znikome? Po pierwsze, znajdujemy się w grupie, w której prawie zagwarantowane mamy, że wyjdzie z niej jedna reprezentacja, jaką będzie oczywiście Hiszpania. Z kolei oznacza, że spośród 3 pozostałych może wyjść tylko jeden zespół. Słowacja, mimo że w naszej grupie jest uważana za najsłabszą, może dużo namieszać, jak to zrobił Senegal na mundialu w Rosji. Szwedzi są za to bardzo zgranym zespołem, a po powrocie Zlatana Ibrahimowicza do ich drużyny, nasze szanse na wygraną z nimi maleją.
Drugi powód, dla którego nasz awans jest mało prawdopodobny na chwilę obecną, jest staż Paulo Sousy w reprezentacji Polski. Portugalczyk ma za sobą dopiero pierwsze zgrupowanie, a przed jedynie dwa mecze towarzyskie z Islandią i Rosją, po których niemal od razu wyjeżdżamy na turniej. Widać, że Sousa dużo eksperymentuje i wciąż nie zbudował pierwszej jedenastki złożonej ze stałych graczy. Dlatego wybór takiego składu na Euro może być małą loterią, w której szanse mogą dostać ci, co wcale nie powinni być pierwszym wyborem. Na mistrzostwach częsta rotacja będzie za to dużym ryzykiem, bowiem mocno na tym ucierpi nasze zgranie. Nasze szanse na awans są jednak prawdopodobne, jednak pośrednio, a dokładnie rzecz ujmując, przez baraże. Spośród wszystkich sześciu grup Euro 2020 każda reprezentacja, która zajmie trzecie miejsce w swojej grupie, automatycznie znajdzie się w barażach. W nich cztery drużyny z najlepszym bilansem automatycznie trafią do 1/8. Tak więc nasze szanse są naprawdę spore. A jak Wy oceniacie szanse reprezentacji Paulo Sousy na awans fazy grupowej Mistrzostw Europy? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. W tym materiale to już wszystko. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zostawcie także kciuka w górę, jeżeli doceniacie moją pracę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!